Ojcu Pawłowski, Tomasz. Jak to się stało, że się tak niesamowicie Tomasz Pawłowski objawił w dominikańskim habicie? Jak się to stało, że się tak niesamowicie Tomasz Pawłowski objawił w dominikańskim habicie? Żył w Poznaniu w czas dziejowej, rusko-szwabskiej nawałnicy, na Jeżycach przy Gajowej, w secesyjnej kamienicy. Buzię miał pucułowato, długie jasnowłosy z łoski, a nazywał on się Tomasz Zygmunt Kazimierz Pawłowski. Się w Warszawie bił w powstaniu, za Stalina trochę siedział, aż nareszcie Boży Anioł w imię Boże mu powiedział. Na co bezczynnie trwać, nieużytecznym sługą trzeba, by habit wdziać, no i w długą, no i w długą. Posyłam cię, Tomaszu, mocą mojego słowa, na koniec świata pójdziesz, a nawet do Krakowa. Ogłaszać masz nadzieję inteligenckiej tłuszczy, aż łeb ci wyłysieje, a ja cię nie opuszczę. Jak się to stało, że się tak niesamowicie Tomasz Pawłowski objawił w dominikańskim habicie? Poznań, Kraków, Poznań, Rzeszów, ex nihilo powołane, duszpasterstwo zwane beczką, duszpasterstwo szopką zwane, grupki tajne, grupki jawne, jazz i juwenalia czarne, sprawni i niepełnosprawni, niepoprawna niepoprawność, siły moc nie do przebicia, zamysł, zmysł praktyczny i proroczy, a stało się to przez Pana i jest cudem w naszych oczach. Na co bezczynnie trwać, nieużytecznym sługą trzeba, by habit wdziać, no i w długą, no i w długą. Powiodę cię, Tomaszu, przez góry i przez miasta, aby komuny bezsens mym sensem podarastał. Powiodę cię do braci, do sióstr ode mnie danych, i dam ci, że nie stracisz tych, których otrzymałeś. Jak to się stało, że się tak niesamowicie Tomasz Pawłowski objawił w dominikańskim habicie? Zmierzchy, wschody i zachody, lasy, pola i polany, kielich w niebo uniesiony, Jezus Chrystus Pan nad Pany. Kiedy mówił, to wymiatał i nie było miserere, tylko było kontemplata, semper aliis tradere. Jeszcze w oczach trwa i wzrusza kałdun i łysina jego, jeszcze dźwięczy w naszych uszach jego credo, jego credo. Na co bezczynnie trwać, nieużytecznym sługą trzeba, by habit wdziać, no i w długą, no i w długą. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, i w ciało wciąż za mało Chrystusem przeniknięte, w chleba przeistoczenie, sweter i górskie buty, i w szansę na zderzenie czołowe z absolutem. Jak to się stało, jak to się stało, że było, że się nam właśnie się przydarzyło.